Witam wszystkich serdecznie. Jestem na polu, w którym w tamtym roku odnawialiśmy tek zielony. Jako, że tutaj mam takie zadolenie, decyzja padła o wyborze Anuli Premium. Premium, czyli z dodatkiem jętlicy białawej. I teraz powiem wam taką historię. My to zasialiśmy stosunkowo późno, bo w tamtym roku, jak dobrze pamiętam, 25 września. Powiem szczerze, to było za późno. Ta mieszanka wzeszła, ale zima zrobiła swoje. I w tym miejscu, w którym jestem, tak o, jak aparat teraz obejmuje, ta mieszanka całkowicie wymarzła, wyprzyło ją. Po prostu nie przetrwała zimy. I w tym miejscu przesieliśmy ją, właściwie mój tata, z powrotem Anulą Premium. Nie pamiętam, czy po glebogryzarce, czy od razu siewnikiem. W sumie to było pół luchno, więc chyba tata od razu posiał siewnikiem. I teraz patrzcie na to. Na mieszanka siana na wiosnę tego roku. Zobaczcie, co ona zrobiła z darnią. Tu jest może jakieś wolne miejsce, ale ogólnie tu jest wolne miejsce. Ogólnie to jest szczota. Po drugim pokosie. Zobaczcie, jak dobór gatunków wpływa na używanie. Ale żeby było ciekawiej, to patrzcie, jeszcze ciekawa sprawa. Ile tutaj jest koniczyny? Koniczyny białej, koniczyny biało-różowej. Masakra. Ale ciekawości ciąg dalszych. Tutaj właśnie z tego odsiewu wiosennego tych motylków jest dużo. Tu gdzieś od tego miejsca już nie była podsiewana, odsiewana. Zostało z siewu jesiennego. I tu jest praktycznie sama trawa. No, jest tej koniczyny, też jej widać. Ale tak jakby wygląda na zupełnie inną mieszankę, tak? A mieszanka była na 100% ta sama. Czyli wniosek jest z tego taki, że to, co wartościowsze, wypadło przez zimę. Wypadło dlatego, że sieliśmy za późno. Być może, żebyśmy posieli to w terminie na początku września, by było dobrze. No nic, nauczka dla nas. Dzielę się filmikiem, żebyście wy też zbierali doświadczenie z naszych błędów. W sumie to nie błąd, no bo ta trawa tutaj jest, no ale jest inna. No i o ile tam jest zwarta i naprawdę taka gęsta, to tutaj widać, że jest rzadsza. Tam im dalej w górę, tym ono jest gęściejsze, no bo wiadomo, miała lepsze warunki do tego, żeby przezimować. I tu już jest gęściutka. Jest suszej, bo to tam była gleba torfowa. No a tutaj już się zaczynają piaski. A tam obok mieliśmy pszenżyto. No nic. Pozdrawiam serdecznie. Wracam do koszenia. Cześć.